szybko zszedłeś ze sceny, jesteś z nami, więc witam w kolejnym wywiadzie. Jest z nami dzisiaj Wac Stoja. Siema, siema, witam u Kuby Głogowskiego. Słuchaj, powiem ci, że wjechałeś tutaj tak samo jak wjechała twoja płyta, czyli Turbo Boost, na takim samym szybkim tempie. No i tak patrząc na to, co się dzieje wokół tej płyty w ostatnim czasie, to chyba takie tempo się cały czas utrzymuje, co? Tak, właśnie chodziło o to, żeby przyspieszyć w pizdu, a nie zamulać bomby. Jak przez wcześniejszy czas od High Quality do wydania Turbo Boosta, teraz mam dużo dopuszczenia. No właśnie zastanawiałem się, co się z tobą działo, nie? Bo ty zawsze byłeś znany z tego, że wiesz, nagrywałeś, wypuszczałeś, a nagle ciach, ciszę. Tak sobie myślałem, kurde, może nie wie, co dalej zrobić, że w jaką stronę pójść. Tak, zacząłem składować te wszystkie cuda i odkładałem, bo wcześniej tak tworzyłem płyty, że odkładałem sobie numery na najlepszy moment. Najlepszego momentu nie ma, wypuszczajcie od razu, jak macie hita. To jest rada wujka, dobra rada, który się przejechał na tym, że trzymał te numery. Może nie jakoś mocno, ale po prostu odkładałem je sobie na płytę, na album, który ma wyjść za chwilę. I co? No i po prostu trwało to za długo i w końcu postanowiłem to... Zacząłem robić następną płytę, ona była prawie na skończeniu i postanowiłem wypuścić najpierw tę poprzednią, czyli Turbo Boost. Więc Turbo Boost jest rozpierdolem, ale to, co się pojawi za chwilę, będzie jeszcze w chuj mocniejsze. No Turbo Boost to także, no trzeba przyznać, że hit za hitem, tak? No zresztą przed chwilą na scenie to słyszeliśmy, tak? Tak, gdzie wszedłeś do Sariusa. Z Sariusem, Sarius Stoja. Graliśmy właśnie tutaj w Płocku przed chwilką, gościnnie było zajebiście. Sarius, Kizo, tak? No same hity i trzeba przyznać, że płyta, tak powiedziałeś, że ma wyjść inna, wyszła ta, no ale jednocześnie mam wrażenie, że jest mocnym konceptem, tak? No bo kręci się wokół ciekawego konceptu, który udało ci się utrzymać, jednocześnie też nie będąc nudna, nie? Bo gdyby ktoś powiedział, no to będzie taka płyta składająca się z samych bangerów do samochodu, to Jezu, nie? Kolejna taka sama płyta, a tutaj trzeba przyznać, że jest naprawdę dobrze, że udało ci się to mimo wszystko zróżnicować. Tak, generalnie to nie chciałem, żeby to był koncept płyty do fury, ale faktem jest to, że jest tam zdecydowana część bangerów. Znajdują się numery spokojniejsze jak Sense, Fuji, Flamenco, no jest bangerem, ale no dobra, Flamenco jest bangerem, bo ma taką duchową treść jak Fuji, ale jest na mocnym bicie i ciepło ciała. A i Słodki Sen, więc cztery numery są takie spokojniejsze, jeszcze, no, a reszta jest super. Może nie bangery, ale wciąż z takim potencjałem na duży hit, tak? No tak, tak, właśnie ja staram się robić po prostu wyjebane numery i je spinać w całość w płytę, więc to jest, może być zbiór kawałków lub kompilacja, jeżeli ktoś chciał to nazwać płytą, to proszę bardzo. No chyba ty to nazwałeś płytą. No tak, 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 tak. Generalnie chodziło mi o to, że nie miałem konceptu na tworzenie tego albumu, tylko robiłem numery, a najlepsze z nich wybrałem i przekułem w... Okej, no ale jakiś koncept za tym musiał iść, no chociażby to tak, że te neonowe kolory, które masz na sobie, ta bluza dołączana, te energetyki dołączane do płyty, no gdzieś tam jednak wszystko miało iść w tą stronę. Tak, to zespoliliśmy w taki koncept samochodowy, bo Turbo Boost, dobra, no miałem na myśli to, że muzyka nie jest konceptualna, ale całe wydanie tak. Jest fura na okładce, są fury w klipach, jest Turbo Boost, turbo, który daje energetyk. No i takie cuda, wszystko dokładnie. Łączy tą płytę z swoimi poprzednimi, to jest chyba też to, że po raz kolejny wyciągnąłeś znikąd producentów, którzy ci zrobili świetną muzykę, no bo kilka ksywek na tej płycie dla słuchaczy mogło być totalnie anonimowe jeszcze przed tą płytą. Nie wiem, może tak. Na pewno jakbym wydał te numery wcześniej, to by były bardziej anonimowe, bo wtedy faktycznie wydaje mi się, że te numery, które zrobiłem z nimi, to były takie bangery, mocne, a że wcześniej takich nie zrobili, ale przez to, że przeleżały rok albo nawet dwa lata, to wydaje mi się, że no ktoś wcześniej już z nimi zrobił hity, ale no faktycznie może tak trochę jest. A miałeś faktycznie taki moment, o czym wspomniałem, że zastanawiałeś się, w którą stronę dalej pójdzie twoja twórczość, no bo przyznać, że kiedy wszedłeś na scenę, nie, no to co robiłeś było w tamtym czasie dość oryginalne, nietypowe. Miałeś takie, co jeszcze zrobić, żeby zaskoczyć, żeby znowu nie odgrzewać kotleta? Nie, staram się w ogóle nie zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby, albo co dalej, tylko po prostu tworzyć muzykę. Beat daje mi słowa, po prostu tworzę, jest jakiś przepływ energii, wychodzi przeze mnie i tworzą się z tego numery, w takiej formie siebie wyrażam i tą energię, która przeze mnie przepływa i jakby nie kminię, w którym kierunku to dokładnie pójdzie, po prostu robię kawałki, a później je wypuszczam, więc płynie to naturalnie, ale być może faktycznie warto jest się zastanowić, co zrobić później i co dobrze by wypaliło. No ale albo i nie, bo skoro się nie zastanawiałeś i wyszło dobrze i działa, no to nie, jak coś działa, to nie jest głupie, tak, jak mawiają. No dobra, no to czekaj. Czyli to ta płyta, o której wspomniałeś, że dopiero wyjdzie, to już jest coś, co zaraz wyjdzie? Czy jeszcze pożyjemy tym turbobustem trochę?
chwilę pożyjemy, ale mam nadzieję w tym roku puścić kolejny album. Znaczy, no i na sprawę, że rozmawiamy 5 miesięcy po premierze płyty, więc to już w obecnych, przy twoim tempie, no to faktycznie może się już wydawać wiecznością. 3 miesiące. Jezu, przepraszam, maj, a ja... Czerwiec, lipiec. Tak, przeliczyłem, że od maja do sierpnia jest 5 miesięcy. Nie no. No dobrze. W kalendarzu majów. Tak. Przecież maj to jak marzec prawie to samo, nie? Czyli jeszcze w tym roku, czyli intensywnie, intensywna promocja, intensywny ten, to w takim razie co? Ta nowa płyta będzie tak jak wspomniałeś na początku, zupełnie z kolei inna niż Turbo Boost i znowu będzie tam inny was stoja. To ciągle jestem ja, więc to ciągle są moje numery, to jest ciągle moja treść, to jest coś, co wypływa ze mnie, więc dla mnie to jest to samo, tylko w nieco innej formie, że są to dalej moje numery, ale co, są inne, więc to jest coś nowszego i lepszego. No ale też te współpracy na tej płycie, chociażby Nosarius, o którym wspomnieliśmy, czy Kidzo, mogą się wydawać zaskakujące, nie? Jeśli ktoś wcześniej, pewnie gdyby ktoś powiedział, kto będzie gościnnie na płycie was stoi, no to by trochę inne typy padły, czyli co, też tutaj chciałeś pewnie zrobić coś nowego po prostu, nie kolejny raz? Trzeba by zrobić konkurs, z fitami jest tak, że jakoś się nie zapatrywałem mocno, gdzie kogo zaprosić, tylko znowu te kawałki wypływają naturalnie. Numer z Sariusem zrobiliśmy w 100%, pozdrawiam Szczecin, 100% studio, tam zrobiliśmy ten numer. Tak, zrobiliśmy ten numer spontanicznie przy okazji grania koncertu, rok temu, tak? No i co, więc to wyniknęło spontanicznie, że zrobiliśmy ten numer i wrzuciłem go na płytę, więc znowu to był jakiś singiel zrobiony gdzieś z boku, a nie planowany fit, a kawałek z Kizem wyszedł tak, że ja jemu dograłem się na płytę i zaprosiłem go do siebie. Nie, odwrotnie, ja najpierw go zaprosiłem do siebie, a za tam parę dni później dograłem się do niego na płytę i te klipy wyszły tam niemalże dzień po dniu. No i to co was, i faktycznie taka, wspominam, bo to taka trójka, która teraz z was, która jest bardzo na fali, ale chciałem też zapytać o co innego, no bo zawsze się mówiło, was to jak król refrenów, ale w ostatnim czasie jakoś mniej tych refrenów z twojej strony, poza twoimi projektami. Czy tak celowo zwolniłeś na innych projektach? Że nie ma fitów, dobra. Mówiło się, że was to jak król refrenów, to było tak, że na przykład jeśli chodzi o współpracę z SB, to wbiłem do SB Studio może 2 razy i zrobiliśmy dużo numerów. 30, i one po prostu... 30 refrenów. Nie, ale zrobiliśmy te, które tam wyszły. Więc tam były 2 albo 3 bitki do studia, kiedy stworzyliśmy te refreny i one po prostu wychodziły co jakiś czas i tyle, więc patrzę jak król refrenów. A poza tym no, dziękuję, bardzo mi miło, mam nadzieję, że tak będzie już zawsze i że jestem królem zwrotek. I co? Tak. Refrenów gościnnych trochę mniej, no. Ale też w tym czasie, kiedy nie było, przed premierą płyty, mam wrażenie, że miałeś taki okres, że chyba tak trochę też wyciszyłeś się ogólnie, nie? Było tak mniej ciebie, kiedy dlatego też pchnąłeś tą płytę szybko do przodu, bo to poczułeś? Tak, odjebałem. Nie robiłem, miałem jakieś dziwne podejście, ale płytą Turbo Boost nie zmieniam i teraz puszczam same wypierdolone hity, co wam obiecuję. Czekajcie na to. I co, płyta co pół roku, tak możemy się spodziewać takiego tempa? Nie, tego nie chcę robić, bo będzie przesyt, ale będą same hity. No dobra, to przyznaj się, powiedziałeś już, że będzie kolejna płyta jeszcze w tym roku, to materiał na nią już jest nagrany i już jest coś na jeszcze jakiś projekt, czy na razie tylko... Jest na to następną... Ile projektów do przodu już jesteśmy? No tę kolejną, jeszcze troszkę zostało pracy, bo jakiś fit, jakaś drobna poprawka, to się wydaje, ja mogę powiedzieć, że jest tam zrobionych na przykład 12-13 numerów, ale one są do dokończenia, więc ja mogę powiedzieć, że tak jest, ale prawda jest taka, że te drobne poprawki, mix master, klipy i cała reszta rzeczy zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, więc nie chciałbym tego mówić. No właśnie, jeśli chodzi o klipy, o to też chciałem zapytać, no bo gdzieś tam zawsze się też starasz to robić oryginalnie, nie? Czy pomysłem na klip, czy kolorami klipu, czy tego, to wszystko wychodzi dalej od ciebie? Bo pamiętam, że kiedyś mówiłeś, że jednak to w dużej mierze są twoje pomysły. Dalej tak jest? Tak. Co? Mam jakiś numer do klipu, wybieram go sam albo z ekipą. Najczęściej sam to, co mi podpowiada serduszko. Staram się kroczyć tą drogą. Wymieniamy się pomysłami, mówię, jak widzę do tego klip, ekipa to rozwija i jakby jest to fuzja umysłów. Klip pełnia jest moją wizją, jakby w zupełności nawet tam scenografię wyklejałem, to jest sreberko, to siedziałem z Ninja Video z ekipą i kleiliśmy ścianę, no nie? Ale staram się sobie teraz odpuszczać takie cuda, tylko po prostu jak najwięcej zostawić, jeżeli zlecam komuś klip, to tej ekipie, ale staram się dokładać zawsze cegiełkę albo swoją uwagę do tego, żeby no właśnie było jak najwięcej mnie, czy w Mixmasterze wkurwiam ludzi, bo wysyłam im mnóstwo poprawek, później znowu czegoś się doszukuję, ale to jest wszystko po to, nie gniewajcie się, to jest wszystko po to, żeby tylko była jakość tego, co tworzymy, jak najlepsza. No i co? No i wszędzie się staram do grafiki dołożyć jakąś cegiełkę i pewnie to denerwuje ludzi, bo jest to przesadne i lepiej by było więcej... Kinasz im się w robotę po prostu. No, tak, trochę.
Jeszcze chciałem o to zapytać, bo to jedna z rzeczy, która mi strasznie utknęła w głowie, kiedy ostatnio rozmawialiśmy. Dalej nagrywasz kawałki na siedząco w pokoju? W pokoju już mniej nagrywam. Staram się nagrywać w studio. Tę kolejną płytę zrealizowałem całą w jednych warunkach studyjnych. W takich samych warunkach studyjnych, żeby przy mixmasterze to wszystko brzmiało tak samo. Ale nagrywałem jakiś numer ostatnio też na siedząco, ale to w studio wtedy. Usiadłem sobie. Future nagrywa na siedząco. Czyli to taka stylistyka po prostu, tak? Rap na siedząco. Rap na siedząco. Trap na siedząco. I wywiady też. Sitting rap, no na stojąco byłoby nam niewygodnie. Spróbujmy. No dobra, no to powiedz nam, tak powoli kończąc, czego jeszcze się potem turbobuście możemy spodziewać w tym szybkim tempie twojej pracy? Rozpierdolu. Nie, no będzie grubo. Mam super numery, obiecuję. Mam lepsze numery niż cały Turbobus. A sam Turbobus jeszcze będziesz promował? Jeszcze coś jest planem? Tak, tak. Czyli jeszcze nie zamykasz tego rozdziału? Myślę, że wyjdzie jeszcze jakiś klip. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze jakiś klip. Chciałbym zobrazować chociaż jeszcze jeden numerek. No dobra, to słuchaj, to co? To ja mogę tylko powiedzieć, czekamy. Dzięki ci, że wpadłeś tutaj w biegu, bo zaraz lecisz na swój koncert. Także dzięki za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do rychłego zobaczenia przy okazji mojej płyty. Mam nadzieję, że to będzie już jutro. Dzięki.